W dzisiejszym świecie potrzebujemy energii, żywności, paliw, elektryczności, żeby wieść nowoczesne życie. Potrzebują jej miliardy ludzi. Ale to jak uzyskujemy energię, zmienia Ziemię w sposób zagrażający nam wszystkim. Czy możemy znaleźć lepszy sposób na organizację naszego życia? Zmiana klimatu nie jest oszustwem ani spiskiem naukowym, ale wielkim wyzwaniem. Dwutlenek węgla jest gazem, którego emisja jest najsilniej powiązana z aktywnością człowieka. Rocznie wskutek samego spalania paliw kopalnych produkujemy około 35 miliardów ton CO2, co odpowiada blisko 100 miliardów ton pierwiastka węgla rocznie. Wydobywając paliwa kopalne i spalając je, wpuszczamy błyskawicznie do cyklu węglowego zasoby węgla usuwane z niego przez naturę przez dziesiątki i setki milionów lat. Ludzie emitują do atmosfery zaledwie 5% tego gazu. Dlaczego zatem warto przejmować się wzrostem poziomu emisji wynikającym z działalności człowieka? Źródła naturalne równoważą się. To nasza emisja stanowi stałą, trudną do zagospodarowania nadwyżkę gromadzącą się w atmosferze, oceanie i glebie. Mam na imię Kuba. Razem z Marcinem, Piotrem, Kamilem i Albertem zdecydowaliśmy kształcić się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Jesteśmy tu, aby zatrzymać ocieplanie się klimatu, zaczynając od profesjonalnej termomodernizacji Twojego domu. Korzystaj z ciepłej wody i energii elektrycznej ze słońca, zainstaluj kolektory i panele słoneczne. Pomyśl o gruntowej pompie ciepła i wydobywaj darmowe ciepło z ziemi. Wykorzystaj kocioł na biomasę, przestań wreszcie palić węglem. Wykorzystaj moc zawartą w odnawialnych źródłach energii i oddychaj pięknem przyrody. Szanowni gospodarze miast i gmin, jesteście i działacie dla nas, mieszkańców. Pomagajcie w pozyskiwaniu funduszy na termomodernizację, a czyste powietrze w gminie będzie najlepszą wizytówką.